Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto Pillars of Eternity. Dzisiaj wraz z drużynką zajmiemy się jednym z moim zdaniem trudniejszych zadań jak na ten etap rozgrywki. Jest to bynajmniej zaglądanie do tego klasztoru zniszczonego w celu zrobienia czegoś, ale o szczegółach nie będę teraz mówił, bo tak czy siak niedługo je poznacie, więc nie ma co się tym przejmować na razie. No oczywiście różne ciekawe informacje i tak dalej, ale mniejsza z tym. I haven't been in here for must be 5-6 years. Used to be real nice. Right. Warm. Hey there. Więc mamy już zadanie. Nasz towarzysz, z którym będziemy gadać, nazywa się Wirtan. No i pozwólcie, że zacznę czytać standardowo. Mężczyzna leży z plecami opartymi o ścianę, oświetlony nikłym blaskiem dogasających kinkietów. Ma wychudzony, jakby lisi wygląd, a jego blada twarz jest mokra od potu. Jedno ramię zwisa luźno z boku, z rękawem przeciągniętym krwią. Kiedy podchodzisz, patrzy na ciebie z niepokojem i krzywi się z bólu. Uważaj na siebie, jeśli zamierzasz wejść do środka. Rzuca szybkie spojrzenie na drzwi po swojej lewej stronie. To miejsce nie jest wcale tak takie opuszczone, jak mi się zdawało. Podnosi wzrok na Edera. Przyszedłeś oddać cześć swojemu Bogu? Darzę was pełnym boleści uśmiechem. Ryzykujesz nieco, prawda? Co sobie pomyślą mieszkańcy? Tutaj jest bezpieczniej niż na górze. Nawet zważywszy na te wielkie szczury. W odpowiednim głosie Edera przebrzmiewa nuta wrogości. Świątynia nieco podupadła. Prawdopodobnie tak jest lepiej, biorąc pod uwagę to, jakie mamy czasy. Jęczy i zmienia pozycję, krzywiąc się. Nie jestem szarbownikiem, jeśli za takowego mnie bierzecie, ani też jednym z jego współwyznawców. Wirtan wskazuje na Edera, mówiąc głowy. Chciałem po prostu spełnić dobry uczynek. I mam za to rozszarpane ramię. Przygląda ci się uważnie. Może ty będziesz miał więcej szczęścia. Szczęścia z czym? Mężczyzna wyciąga palec w górę. Te ruiny były kiedyś świątynią Eotasa, rozerwanego boga. W dodatku wspaniała świątynia. Wyznawcy przybywali z całej krainy, a nawet z Red Crest. Czegoś tak nieważne. Nie będę tutaj czytał szczegółowo nazwy, po prostu mu się nie chce. Red Cross, okej. Okay. Teraz przeczytałem dobrze. Z Red Cross ostatnio nie za bardzo. Czas wybuchu wojny, rzecz jasna. Chociaż nawet później przybywali ci bardziej uparci. Nie mieściło im się w głowach, że ich Bóg był martwy. Czy to naprawdę właściwa chwila na lekcję historii? Wirtan wybucha śmiechem, ruszając przy tym ramieniem i krzywiąc się z bólu. Chciałem po prostu przekazać ci wszystkie informacje. To, czego szukam, znajduje się w głębi świątyni, gdzie mieszkali kapłani. Lord Redrick kazał ich zgładzić, tak jak tych nieszczęśników dyndających na drzewie. Świątynia była zapieczętowana przez lata, aż do niedawna. Wtedy ja się w to zaangażowałem, a teraz, mam nadzieję, również ty. Wirtan przerywa na moment, by nabrać tchu. Ci kapłani, jeśli uda ci się znaleźć ich szczątki, może wreszcie otrzymają należyty pochówek. No dobrze, znajdę ich. Wobec tego będę twoim dłużnikiem. Ale posłuchaj. Świątynia długo była zamknięta i roi się w niej od różnych stworzeń. Jeśli jednak zdołasz obok nich przebrnąć, kapłani pewnie byli na dolnym piętrze i zapewne nadal tam są. Kapłani mieli tutaj różne tajemne komnaty. Przełącznikami na ścianach, piecznikach i tak dalej. Wypatruj ich i uważaj na siebie. Nie chciałbym wysyłać kogoś po twoje szczątki. Zaczekam tu przy schodach i będę cię wypatrywał. Może w międzyczasie założę jakiś opatrunek. Dobra. I oczywiście magicznym trafem gościu nagle stoi na nogach, jakby nigdy nic. Robimy szybkiego zapisa i powiem tyle. W tym miejscu po prostu to, że wziąłem druida, może być naszym największym po prostu potęgą. Pomijając kwestie standardowych potyczek czy coś,
Spotkałem tutaj parę wrogów, którzy... No powiedzmy delikatnie, zawsze byli mocno wkurzający dla nieprzygotowanej drużyny. Właśnie między innymi ogniki. Ale teraz w sumie prawdopodobnie nie będą żadnym problemem, jeśli wszystko będzie dobrze przygotowane. Więc standardowo przygotowujemy się do bitwy. Coś tu się zepsuło. Nasz towarzysz nie wystrzelił, a inni też nic nie robią. No, ale wracając. Po prostu... Granie druidem w tym miejscu znacznie ułatwia wszystko. W szczególności, jeśli ten druid jest jeszcze przygotowany do starć właśnie jako zmiennokształtny. Co prawda nie będę pokazywał tutaj, wiecie, jakichś tam nie wiadomo jak wspaniałych zagrań. Pewnie i tak będę mocno lamił i w ogóle, ale no. Gdybym jeszcze użył wściekłości i posiadał czwarty poziom, byłoby jeszcze lepiej. Ale mniejsza z tym. Dobra, pozostałeś ducha, kolejny składnik do krawcenia. I luźna cegła. A w środku Adra i... Nie wiem czemu to dalej drży. No i jedna moneta. Przy okazji oczywiście przypominam o tym, że warto się skradać w takich pomieszczeniach, nawet już po zrobieniu wszystkiego. Jednak skradanie się ujawnia często różne sekrety. Nie wiem czemu tak to zrobili, ale zrobili. Okej. Pergamin jest podniszczony i postrzępiony, a inkaust wyblakły. A, oczywiście. Musiało się zepsuć. Nie ma opisu. Co jest? Nie, coś tu jest nie tak mocno. Cicho, siostra. Dobra. W tych ciężkich czasach nie zdążymy doczytać znowu. Trzeba również wierzyć w siebie. Aha. Dobra, mniejsza z tym. Nie wiem, co się dzieje, ale nie chcę wiedzieć, może nawet. Po prostu idźmy zająć się tym wszystkim. Liczmy na to, że się uda. Aha. Pająki. Nie będę ukrywał pająków, to ja tu akurat nie kojarzyłem. Ale dobra. Oczywiście, jakoś to jest tylko malutki pajączek, to nie ma co się przejmować wielce. Kiedy wystrzelisz kana? Aha, bo oczywiście oni też są w ukryciu, więc nic nie będą robić, dopóki ich nie wykryje w tamtym gościu. Nie wiem po co, ale niech będzie w ten sposób. Ale jak mówiłem, nie ma tutaj wielkiego problemu. I nadal podtrzymuję to, co mówiłem, że druidem ty jest po prostu super. Nawet jeśli teraz, co? Przynajmniej później będę mógł wam pokazać, o czym mi chodziło. I dobra. No i mam tutaj nowicjusza, który jest dosyć istotnym, powiem szczerze, elementem. Więc tak. Pergamin jest w dość dobrym stanie, ale atrament na nim wyblakł. Udaje ci się odczytać parę fragmentów dokładnego, skrótnego pisma. Ściana na piętrze rytualnym. Rektorka Obrika mówi: wienie nawet dla tych. Mniał i uderzył w największy dzwon jako pierwszy, zamiast drugi. Reszta jest nieczytelna. Ze wszystkiego, co tutaj jest, jest bardzo ważny tylko pewien fragment. Uderzył w największy dzwon jako pierwszy, zamiast drugi. Radzę to zapamiętać, jeszcze się przyda w dzisiejszym właśnie epizodzie i oczywiście zestawy obozowe. Szkoda byłoby taki ten zestaw zostawić, więc rozbijamy obóz i co tu mamy? Już nawet nie pamiętam co, jak to miało być. Ruch? Nie wiem. Redukcja obrażeń. Chyba to miało być właśnie redukcja obrażeń, bo ruch. Powiedzmy, że dam ruch. Ta dwójka redukcji obrażeń zdecydowanie. Chociaż inne rzeczy też mogą być przydatne. Okej, okay, mnożnik leczenia. On nawet nie wytrzyma cokolwiek. Ale tak czy siak robimy odpoczynek. I wiem, że mogłem to zrobić później, no ale... Niech już tak będzie, po prostu te wszyscy w pełni sił, zaklęcia zużyte, odnowione. Możemy iść dalej. No i mamy jeszcze właśnie bonusy, jako że tam odpoczywaliśmy. Ale dobra.
I shall be quiet as a calm sea, which is not very. Kolejne pająki. No niestety się nie za bardzo to udało. Więc trzeba szybko po prostu załatwić inne elementy. Teraz tak, ty kolego rzucaj po prostu to. I się przemienia i bij zabij. I się sprawia. Nie wiem, czy nawet sensowne było. Jasne. Akurat skończyła mi się przemiana. Nie mogę jej użyć ponownie. I się zakończyła kolejna bitwa. Nie, ja to mam pecha po prostu i tyle. Mocno zepsułem wszystko. Dobra, wiecie co, nie. Nawet nie będę tego komentował, po prostu zepsułem tutaj mocno. Dwa użycia, co się zużył już. Okej. Nie, jak ja mógłbym tego zepsuć? Weźcie mi powiedzcie. Czemu mój kapłan jest na linii frontu? Zamiast mojego pieśniarza. Miałem już resztę kwestii, ale nadal nie rozumiem, czemu tak jest. Czemu oni mają takie powolne odnawianie gotowości? Ale co, chciałem pokazać, jak to jest wspaniale i w ogóle wyszło jak zwykle. Dobra, tylko mamy skrócone. Z niego korzystać nie mam zamiaru, bo tak chcę, wiecie, pokonywać wszystkie bestie i wszystko. Dobra. I oczywiście list do domu. Mhm. Tym razem ten list możecie sami przeczytać. Akurat on nie jest istotny dla niczego. No i idźmy po prostu. Może lada moment w końcu pokaże to, o czym mówiłem od początku, dlaczego druid jest taki wspaniały. W moim odczuciu rzecz jasna. Okej, dobra. Broni palnej. Dobra, wystrzeliłeś to szybko tam. Walcz tu. Przemiana, tak. I po przemianie. Tyle tylko. Po prostu znowu zapomniałem, że przemienić broń niezłomnemu, żeby nie wchodził do walki wręcz. I oczywiście dalszą część bitwy znowu aktywowałem w nieciekawym momencie. W takim wypadku weź się zajmij tym. Ty, EDR, spróbuj przywrócić tego. Nie wiem, ile jeszcze będzie moja przemiana trwała, ale weź się zajmij tym, kiedy masz okazję. Broń nieskuteczna, EDR. Niestety, pająki w takim razie muszą być odporne, bardzo nacięte. Niestety nic z tym nie zrobię, nawet w ten moment. Ja zastanawiam się, jakie obrażenia w takim razie ja zadaję, skoro Eder ma broń nieskuteczną. Co nie, muszę zrobić coś z autopauzą. Gdzie to jest? Broń nieskuteczna. Mhm. Muszę to po prostu wyłączyć. Dobra, gra jest zatrzymana. Muszę zobaczyć, jakie obrażenia zadaję. I no cięte! Mam 17,27, Eder ma 15,22. Okej, czyli ja też nie jestem zbyt skuteczny na nie.
Ale spokojnie, to nie o tym mówiłem, jeśli chodzi o to, że druid będzie tutaj naprawdę przydatny. Mówiłem o gorszym czymś, co jest później. Dobra, ale mniejsza z tym, co my tu mamy. Worek jadowy pająka. O! Okej, scenka. Pobliskie kryształy rozjaśniają spękaną, mozaikową posadzkę pomarańczowymi odcieniami. Pod odpowiednim kątem metaliczny symbol pod twoimi stopami lśni na złoto. Zauważasz, że powietrze migocze, jak upalny letni dzień. Kurz i powietrze wydają się łączyć, aż w końcu pojawia się przed tobą rzadka, lśniąca mgiełka. Masz wrażenie, że w drżącym blasku widzisz chwilami sylwetkę mężczyzny, nakrzoną z grubsza powietrzem i dymem. Kim jesteś? Dźwięk twojego głosu wywołuje ruch. Widmo rozbłyskuje nagłym, oślepiającym światłem i po chwili znajdujesz się gdzie indziej. Twoje zmysły atakuje nagła fala strachu i hałasu. Jesteś w kapitularzu, wśród licznie zgromadzonych kapłanów wiernych, chodzących do sali. Czujesz natłok ciał, kiedy prą do przodu, by wysłuchać wieści. Ich twarze odzwierciedlają taką samą rozpacz jak twoja. Niektórzy nowicjusze płaczą. Ktoś pogasił świece, więc pomieszczenie jest zaciemnione, z wyjątkiem podium. Stoją przed nim dwie podświetlone od tyłu sylwetki. Mężczyzna krzyczy, jego głos jest tak pełen strachu, że nie jesteś w stanie zrozumieć słów. Ale rektorka stoi spokojna i nieporuszona. Jej siła umożliwi wam przetrwanie tych mrocznych czasów. Czujesz tę nadzieję niczym iskierkę w sercu. Gdzieś za tobą ktoś zaczyna śpiewać. Duch odrywa się od ciebie gwałtownie z oszałamiającą siłą i nagle znajdujesz się ponownie przed zniszczonym ołtarzem, skłaniając się na nogach. Duch znika, równie nagle jak się pojawił. Oddly. I teraz mam właśnie dialog z Canon, który jest, tak można powiedzieć, ciekawym aspektem tego, że właśnie towarzyszenie jednokrotnie będą reagować na to, co robimy, co z moim zdaniem na plus. Dużo większy niż w niektórych innych produkcjach, ale dobra. Dobrze, czy dobrze się czujesz, zachowujesz się nieco dziwnie, dobra. I teraz mam kilka opcji, to nic takiego, czyżbyś w ten sposób chciał taktownie zapytać, czy nie oszalałem, nic mi nie jest, jestem widzącym. Oczywiście, powiem prawdę, bo akurat gościa bardzo lubię. Jesteś prawdziwym mówcą marłym. Nie sądziłem, że kiedykolwiek kogoś takiego spotkam. Czasami po prostu, to się po prostu zdarza. Cokolwiek to jest, jestem tym zmęczony. Znasz na to jakieś lekarstwo? Przykro mi, ale nie. Wszystkie opowieści, które słyszałem, dotyczyły samej umiejętności. Widzący są czasem w różnych kulturach uważani za zjawiska. Możliwość rozmawiania z duchami nie jest aż tak zła. Cóż, to jak mroczna książka w złoconej oprawie. Kana drapie się w skroń. Chyba można i tak uczyć się historii, po prostu pytając duchy. Okej, dobra. No, malutki dialog. On akurat jeszcze nic nie wprowadza za bardzo, ale okej. Większość rysów twarzy tego posągu jest odłamana, podobnie jak częścią. I oczywiście skrytka, a w środku mamy mikstura duchowej tarczy, heliotrop i trochę kasy. Przy czym najważniejsze jest co? Później dla czarodzieja, jeśli chodzi o różne takie rzeczy. Bo w moim odczuciu jest naprawdę przydatne. W sytuacjach, gdzie wiecie, mag musi rzucać jakieś potężne zaklęcia czy coś, które się długo ładuje, a wrogowie są blisko niego czy coś. I wiem, że takich sytuacji nie powinno być, ale no niestety nie zawsze da się ich uniknąć. Dobra, to idziemy dalej i mamy kolejnego wroga. Tu, powiem szczerze, zaczynają się właśnie już większe problemy. Ale spokojnie, damy radę, musimy. I tym razem tak, żeby nie było sytuacji, w której... Czemu on idzie tak naprzód? Nie, wycofaj. Właśnie, żeby nie było sytuacji, w której znowu wszystko jest tak, można powiedzieć, nieogarnięte, chaotyczne i w ogóle, to tak. Zacznijmy od tego, że ty się podskradasz i wypalisz do dorosłego.
W tym samym czasie Eder też idzie na dorosłego. Po wypaleniu od razu zmieniasz broń i lecisz go wspomóc, tylko w ten sposób, dobra. Niezłomny to, Alot to, a tu mój drogi towarzyszu się wścieknij. Po czym szybko przemiana i zajmij się nawet młodzikiem. Chociaż nie, dobra, dorosły tutaj jest. Oczywiście dorosły jest groźniejszy niż młodzik, chociaż dobra, jest kolejny dorosły. Tu nawet nie ma co czekać, okej. Błogosławieństwo, niezłomny. I tak. Tak. Oczywiście tak. Nie. Eder tutaj, niezłomny tutaj. Eder, nie biegnę tego, tylko spróbuję przywrócić. Okej. Tego osobnika. Kana niestety jest w złym stanie, ale jakoś sobie poradzimy. Oczywiście złej umiejętności użyłem. Ale mimo wszystko bitwa zakończona bez większych problemów. I nawet ja jestem w dobrym stanie. Chociaż oczywiście wiem, że nie powinienem tak szarżować i w ogóle, ale no mówię, po to gram na normalnym, żeby móc sobie trochę błędów popełniać i na spokojnie grać. A wiecie, a nie stresować się o to, że w każdej chwili mogę umrzeć od jednego ciosu. Przy okazji tu mam właśnie ten pokój, do którego byśmy dotarli, gdybyśmy przeszli skrótem. Jak mówiłem, nie ma to większego znaczenia, czy z niego skorzystamy, czy nie. Ale no, dobra. Drużynka, trochę się cofnąć, proszę. Mówiłem cofnąć się, ciebie też to dotyczy. Aha, akurat Skuldor tu idzie młody, dobra. Do Kana. Wystrzał, szybko na broń. Tym razem nawet bez tamtej przemiany potężniejszej, że tak nazwę. Biegnij, zajmij się młodziakiem. Nie ty. Wcale mnie wkurza to, że to przełączenie między postaciami nie jest takie dokładne, jak powinno być. Dobra. I po prostu prawie. Także to, jak mówiłem, były młodziaki, a młodziaki nie są wielkim problemem. Dobra. Oczywiście ucho. No i jest pokój, który można zwiedzać. Super, hiper w ogóle. Jej niestety, chyba nie ma tu niczego, jeśli nie ma. Chociaż wiecie, mógł się mylić. Dobra, tu chyba jest dalsze przejście w ogóle, jak to teraz widzę. Kolejny dojrzały osobnik. Nawet nie jeden. Okej, okay, tu będzie znowu większe wyzwanie. Więc tak, tym razem... cztery dojrzałe? Oj, nie jest dobrze. Dobra. Kana, stań tutaj. Tym razem ja niestety nawet będę musiał zrezygnować z przemiany. No to prawdopodobnie by mnie zabiło. Pora, wiecie, zacząć się bawić w moce druidyczne. I tak, ja potrzebuję czegoś, co może ich trochę poranić, ale też powiedzmy nie wykosztuje mnie wszystkich moich idealnie. Jedno zaklęcie takie powinno dobrze ich przetrzebić. Teraz możesz to przemienić i pomóc ich już w walce bezpośredniej. Okej, straty są olbrzymie. Kana, mimo tego, że ma pancerz naprawdę porządny, to i tak widzicie, mocno dostał. I mamy kolejnego ducha. Powietrze wypełnia mgiełka powoli łącząca się w rozmazaną mieszankę. Dobra, mieszaninę. Kurzu i mgły. Tworzą na kształt czegoś, co wygląda na krasnoludzką kobiecę. Migoczące echo, które pojawia się i znika.
Jednak, chociaż wzrok się zawodzi, wyczuwać wewnętrznie potężną energię, katuje się i kipi rozpaczą, która wydaje się wdzierać do twych myśli, zalewając je, aż smutek wydaje ci się być twoim własnym. Niczym załamująca się fala energia zmierza ku tobie i uderza w ciebie. No dobra, przerwanie numer 2 zaliczone. Tak więc nie pamiętam, gdzie skończyłem, więc załóżmy, że skończyłem po uderza w ciebie. Nagle znajdujesz się gdzie indziej. Przed sobą widzisz kamienny korytarz, jasno oświetlony blaskiem pochodni i lśniących kryształów. Biegniesz naprzód, twoje kroki odbijają się echem od kamiennych ścian. Niezasznurowane w roztargnieniu sandały zsuwają ci się ze stóp. Znowu się spóźnisz, rytuał rozpocznie się bez ciebie. Słyszysz bicie dzwonu i z radością rozpoznajesz znajomy, zniekształcony dźwięk prawej dłoni, oznaczający, że na nocnym niebie pojawiła się pierwsza poranna porannych gwiazd. Będzie świecić, dopóki nie zniknie w blasku świtu. Modlisz się żarliwie, by był to dopiero pierwszy dzwon, a nie ostatni. No i mamy kolejną informację. Prawa dłoń. I to ma być pierwszy, a nie ostatni, czyli pierwszy i ostatni dzwon są tym samym, czyli ten po prawej stronie. Światła zanikają, podobnie jak wspomnienie. Kiedy twój wzrok wyostrza, wzrok się wyostrza, ducha już nie ma. Bardzo cenne informacje, powiem wam szczerze. Ze względu na to, że jednak informacja z tymi dzwonami jest istotna, żeby ukończyć to wszystko. O, przy okazji mamy pułapkę, widzicie? Warto dlatego się skradać. Na szczęście nasz pieśniarz łatwo ją wyeliminuje i mamy tu pierścień ochrony, który daje... jakie statystyki? Przy okazji co tu mamy? Nadzór... obszar działania zdolności, okej. No i oczywiście coś takiego, które... jak to działało? A dobra, to nie było nic wielkiego. Dobra, ale wracając. Pierścień wytrzymałości, który daje trochę do wszystkich rzeczy oprócz odbicia, no to proszę, Kana, ciesz się. Jesteś teraz bardziej wytrzymały. Robimy zapisy, no i idziemy dalej. Chociaż niestety prawdopodobnie i tak wszystkiego dzisiaj nie dokończymy. Ze względu, że już 27 minut. A jak widać, zadanie jest spore. No i mamy dzwony. Nie wiem, czy powinienem już w nie bić, ale spróbuję. Prawy, duży, mniejszy, prawy. Czyli prawy, środkowy, lewy, prawy. No. Czyli udało mi się. Czyli dobrze, po prostu, jak widzicie, na bazie dwóch notatek udało mi się rozwiązać zagadkę. Ale żeby nie było, że tutaj zgaduję, czy z pamięci lecę, to po prostu pójdziemy jeszcze poszukać informacji o ostatnim. Tym wszystkim i... Następny po prostu odcinek też będzie zejście na niższe piętro. Oczywiście postaram się może trochę szybciej działać z tym wszystkim. Dobra, mamy chwilkę 3, więc przy okazji za darmo będziemy mieli otwieranie. A w środku łuk myśliwski, czyli w sumie nic. Okej. Są tu już jakieś teksty, ale nic przydatnego. I cóż, to wszystko pokazuje tylko, że jednak nie było więcej wskazówek. To dziwne, bo kojarzyłem, że był. Chociaż moja pamięć może być mocno zniekształcona, chociażby tym, że no... ostatnio grałem już dosyć dawno. A nie dosyć, że to jeszcze, no... było to na dużo, dużo, dużo starszej wersji niż jest obecnie. No ale cóż, dotarliśmy już właśnie do zejścia na niższe piętro. Tam też zejdziemy. I zanim zakończę odcinek, pokażę wam tylko jedną rzecz, o której wspominałem, że druid jest naprawdę niezwykle przydatny. All the time I spent here growing up, never seeing what was coming. Oto właśnie dlaczego. Są tutaj pewne dosyć delikatnie to nazywając wkurzające przeciwniki,
to mocno wkurzające. A najłatwiejszy sposób, jak się właśnie ich pozbyć, to wściekłość. Przemiana. No i po prostu dzięki temu szybko machać i szybko eliminować. Żeby nie było, co jest konieczne, naprawdę. Jeśli tego się nie zrobi w taki sposób, to potem nagle się okazuje, że nikt nie ma z nimi szans. Dlatego też to jest taka prawda, czemu druida mojego robię tak mocno pod zmiennokształtność. Z czasem może to zmienię, ale na obecny moment po prostu, no, musicie to zrozumieć. Po prostu nie ma dla mnie innej nadziei na to, żeby sobie dobrze radzić w niektórych pojedynkach, niż mieć postać, która będzie super szybko biła i super mocno biła. A akurat forma kota jest pod tym względem dużo lepsza niż cokolwiek innego. Wiecie, jak już prezentowałem wam, było też pokazane to, że kot szybciej atakuje. Mam zdolność, która jeszcze bardziej to przyspiesza. Tylko, że mogę ją używać rzadko, więc staram się tego nie nadużywać. Potem mam szał cudzoziemca, który też to przyspiesza i przy okazji zwiększa obrażenia. I na zakończenie jeszcze wiecie, z tego zapewne co mówiłem, chcę posiąść styl walki dwoma brońmi. Więc dwiema brońmi dalej nie wiem, jaka jest prawidłowa odmiana. Zdobędę to na czwartym poziomie oczywiście. Tym samym jeszcze bardziej przyspieszając ataki naszego kota. Czyniąc go po prostu maszynką do zabijania. A na obecny moment ja robię zapisa. To by było na tyle. No i jak mówiłem, w kolejnym epizodzie zwiedzimy do końca ten klasztor. I miejmy nadzieję, że zrobimy więcej. No nie ukrywam, w moim odczuciu ten odcinek jest taki trochę pustawy, ale się zobaczy, jak wy to ocenicie. No a na razie trzymajcie się. Hej, hej.